Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest GTA Online. A w sumie ta postać, wokół której teraz kręci się kamera, to Super Llama i on niedługo, prawie, będzie milionerem. Nie no dobra, aż tak dobrze nie jest, ale ej, brakuje już całkiem niewiele, ale zacznijmy może od wpłaty. Przypominam, challenge w dalszym ciągu od Kamila Świdergoła. Mam uzbierać na mieszkanko, cel to 200 tysięcy, a tak właśnie 205 tysięcy. Właśnie na stronę Dynasty 8. Albo w sumie wiecie co, zamiast kupować przez stronę internetową, podjedziemy sobie i normalnie z tabliczki kupimy, a co tam. Dobra, ale po wpłacie będę miał dokładnie ile? Czy będzie brakowało już tylko 40 tysięcy? No kurde, dobra. Ej, to jest osiągalne w tym odcinku. Albo w sumie nawet jeżeli nie, powinienem się wyrobić do końca czerwca mimo wszystko. No chyba, że teraz zacznę wydawać jak kretyn, a w ogóle ej, na co mnie stać? Nie, nawet nie patrzę, bo faktycznie jeszcze ulegnę tej pokusie. I spieprzę challenge'a. Nie, dobra, ale bierzemy coś taniego. Taniego w naprawie. Nie, Ron, ty masz kiepskie misje pod kątem zarabiania. Dobra, będziemy gauntleta sobie. Przypominam, 800 baksów, tylko tyle trzeba zapłacić później, żeby ewentualnie Mors Mutual Insurance go zreperował i podstawił w wyznaczone miejsce, albo też na parking swój własny, jeżeli lenią się nie będzie, kurde, chciało nigdzie go podwieźć. No ale okej, no najlepszym sposobem na zarobienie na samym początku jest sprzedaż jakiegoś samochodu, ten się nada. Tylko trzeba mu zajechać drogę. Dobra, no ej, zawsze jakiś tysiączek, albo nawet dwa, na sam początek. Ej, kurde, tamten też mógłby być dobry, ale nie, dobra, Ubermachty, Oracle, też należą do tego segmentu, powiedzmy, klasy średniej, więc 3500 może? I tak będzie już fajnie. No, pozostaje 35 tysięcy jedyne. Ha! Spoksik. Powinniśmy dać radę. Nie, ale kurczę, teraz tak, jak tu można jeszcze zarobić, żeby... Inaczej, jakby się znowu trafił dachowiec, by byłoby fajnie, bo bym miał kolejną sposobność, żeby zobaczyć, tam jest teraz pełne losowanie, pełen random, jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia misji, o miejsce. A 8 dasz! O kurde, nie, dobra, poszczęściło się. Ale ja to od razu wpłacam, ej. Już ten sam komunikat, no już raz, że on mnie namawia do tego, żebym teraz od razu wszedł na stronę Maze Banku, a dwa, naprawdę. 8 tysięcy dodatkowe, tak od razu na sam początek, nie robiąc praktycznie nic, zero przypał, policja mnie nie ściga. Kurde, zrobimy to w tym odcinku. Tylko musicie jeszcze mi poszczęścić z akcjami. A może sam w jakąś wejdę po prostu. Oj, moment, coś tam właśnie wyskoczyło? Tylko co? Geralt, nie. Zrobimy to w ten sposób. Wchodząc oczywiście w akcję, dążę do akcji, ale wy to już wszystko wiecie. Tylko kurczę, ja sobie muszę przypominać za każdym razem. Tak, szybka akcja. I może coś zarobimy też szybko. No ale okej, może znowu jakiegoś ziomka nas wrzuci. Byłoby fajnie. Jest zawsze z kimś znajomym zagrać, zawsze świetnie, tylko komunikacja szwankuje. Trzeba było szybko wejść do grupy, założyć headset, podłączyć go do pada. No i też jakość dźwięku nie jest, powiedzmy, najlepsza. Jest mocno średnia. Można wyłapać niektóre słowa, ale poza tym... No nie. Jest słabo. A dobra, rzecz bliźniego twego. Ej, akurat załapałem się... Sam raz na zamknięcie chyba, kupmy kamizelkę, to nie jest wydatek, na który sobie nie mogę pozwolić. Nie, no tu mam ponad 1000 w karabinku specjalnym, albo bezkolbowym, jeszcze lepiej, z tym wystartujmy, bo to jest chyba ten najbardziej specjalny z moich specjalnych. Z dodatku życie na szczycie, bodajże. Jeżeli będziesz koleżeński, dostaniesz periodyczne nagrody, ale jak tutaj można być koleżeńskim, kiedy wszyscy to wariaci i strzelają do siebie? No, rzadko można spotkać gracza z białym oznacznikiem ostatnio. Ale dobra, faktycznie on jest bezkolbowy, ten karabinek. No, przecież coś tam... Czymś tam podpiera sobie to na ręce, nie? No to chyba kolbą, nie, dobra. Aha, pamiętam, ja to ostatnio zginąłem like a bitch od razu na samym początku, więc... Może w ten sposób. Delikatnie. Dobra, tam ktoś już strzela, nie sobie strzelałem, ja tutaj widzę ludzi. Znaczy nie, no właśnie jeszcze ich nie widzę, muszę troszeczkę bliżej podejść. Delikatnie. Może teraz będę w stanie ich zesnajpić? Nie, bo jeszcze nadal ich nie widać. To jeszcze kawałeczek. Ale nie za daleko. Już jedno życie drużyny poszło. Nie, dobra, ale tutaj nikogo nie widzę. The hell? Jeszcze trochę.
Już teraz trochę się wystawiam na strzały. Jeżeli to był koleś, to zniknął. Okej, ale tam widzę na radarze gdzieś. Nie, moment, może tam daleko aż. Zajęli się nim, czy jeszcze nie? Ktoś tam strzela, ktoś tam się kręci. Dobra, ej, serio, strzelam teraz trochę w ciemno. Ale trafiam, dobra. Ale jeden z naszych graczy znowu umarł i nasza drużyna już nie ma żyć. Jak? Bombowy Bob? Oj, kolejny też umarł. Ej, stop, ja nie chcę zostać sam z tym gościem. To będzie kiepski motyw. Dobra, ale widzę Cargo Boba, można się zająć od razu pilotem, jak wysiądzie. On tu ktoś strzelał chyba jeszcze. Bam. Bam. Nie. Ale dobra, spokojnie, on musi wylądować po prostu. Tylko oczywiście w taki sposób, że ja nic nie widzę z tej pozycji. Fajnie było się przemieścić. Ale boję się o strzał z drugiej strony tej zatoczki. Dobra, obyś kurde koleś nie zginął. Ale pilot musi wysiąść. Może wysiądzie akurat tą stroną. Ej, dobra, on dopiero nabiega. O shit, dobra. Patrzcie jak go osłonił, choć nie wiem czy trafiłem. Raczej nie. Koleś schował się, bo tutaj raz, że ej, po drugiej stronie jeszcze mogą być. Dobra, to tym ja się zajmę, jeżeli pozwolisz. Jeżeli będę ich widział. Kurde, ciężko naprawdę z widocznością. Ale moment, moment. Tu były jakieś refleksy świetlne. Umarł! No to pięknie! Okej, okay, to Super Lama musi zrobić to sam. Yeah. Ale to będzie szybki fail. Bo ja mam w zamiarze po prostu polecieć i przejąć tego Cargo Boba, złapać, kurde, kontener i odlecieć. Ale no właśnie, to nie będzie takie łatwe. This won't be so easy. Gdzie oni są? No nie mówcie, że po drugiej stronie faktycznie, bo mam kiepską sposobność na czysty strzał. Ale już dobra, trzymając taki dystans nie będę zbyt łatwym celem. Teraz ja sobie przystanę na chwilę i przymierzę. Tutaj tu nikogo nie ma. To kto do mnie strzelał? Dobra, jak to okolice Cargo Boba? Są zwłoki. Ej, dobra, no nie wiem, czy oni będą dalej to obserwować, no ale mając to na względzie, muszę troszeczkę przyspieszyć. No nie mogę być czasowstrzymywaczem. Zamulaczem. Nie. Tak się nie godzi. Dobra, ktoś strzela. Fucking shit. Dobra, karabinek może jednak lepiej. O kurde, dwóch. I sam trzeci. Fuck. Kamizelki już prawie nie mam. Trzeba to zrobić delikatnie. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, dobra, bo troszeczkę do mnie strzelają. Ale Bobie go przejmę. Spokojnie, tylko teraz nie dać się zestrzelić. Oj, shit. Oj, shit. Ktoś tam strzelił i trafił. Ej, oni naprawdę strzelają i trafiają. Fuck, 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 fuck. Gdzie był haczyk? Jest wystawiony. Dobra. Cicho, cicho, cicho. Coś tam, kurde, koleś gada niby, ale... Ja go tam nie słyszę. Fucking hell! No bierz go! Jest! Nara! Kurde! Może się uda, nie? Oj, nie. Nie ma takiego obstrzału, nie ma takiego strzelania. Ale dobra, jeżeli w powietrzu nic się na mnie nie czai, no to powinienem być w stanie dostarczyć ten kontener teraz. Ej, dobra. A jak tam z radiem u mnie? Oczywiście zła stacja. Ale dobra, no to tak. To nie jest w sumie aż tak chyba daleko. Jeżeli nie pojawi się żaden helikopter, to jesteśmy w domu i Piechol samodzielnie praktycznie zaliczył misję. Ej, nie wierzę. Mam nadzieję, że dobry pieniądz za to wpadnie. No ej, powinien być proporcjonalny do mojego postępowania w misji, do mojego performance'u, jak mi poszło po prostu. Okej, okay, tylko teraz tak, czym się zrzucało rzeczy z haczyka? Dobra, może najpierw zniżę się odpowiednio, wyhamuję troszeczkę, dobra, obniżyć pułap, ma być przede wszystkim bezpiecznie. To musi się udać za pierwszym razem, bo coś mi się wydaje, że jak się nie uda, to będzie mission failed i też to będzie mój samodzielny mission failed. Dobra, ale ej, dostarczony. Ja nic nie wcisnąłem, spadł sam, ale ej. Super Lama zalicza misję. Mission accomplished thanks to Super Lama. 18 kafli. Ej, naprawdę damy radę w tym odcinku kupić przytulne mieszkanko.
Nie wierzę. Dobra. Tamten dwa zgony zaliczył. Bombowy Bob też. Ej, ale okej, można walnąć od razu jeszcze jakąś misję. A swobodną. Może Tartak, nie. Jakiś wyścig, co wy na jakiś wyścig po starówce? Może znajdę jakiegoś chętnego na ściganko. Co prawda ja nie będę pierwszy, więc w sumie pewnie nic z tego nie wyjdzie w kwestii zarabiania, ale widziałem, że odcinki z wyścigami bardzo wam się podobają, no to ej, czemu nie? Może się uda. Ale nie, chyba mnie wywali do swobodnej rozgrywki, no jako sam, no sam nie będę w lobby siedział. Chyba, że teraz dołączymy do akcji, która będzie wyścigiem. To czy nie, no w sumie z listy akcji trzeba będzie po prostu wybrać wyścig. Coś tam się wczytuje. Ej, nie, jednak jestem sam. Okej, dobra, moment, dajcie mi się napić, tylko już pozapraszam kogoś. Aha, motocyklami, ale jazda, kurde. Dobra, to pora powysyłać zaproszenia. Ale w ogóle, o, mogę zmienić. A, kompakty albo motocykle. Ej, pościgajmy się kompaktami. Dwa okrążenia z... Nie, no dobra, niech będą dwa już. Pogoda obecna, ej, może w pełnym deszczu. No w sumie na dworze taki skwar przydałoby się troszeczkę orzeźwiającego deszczu. Ruch uliczny włączony, poziomy pościgu nie. Niestandardowe pojazdy nie. Wyrównanie tak. Cień aerodynamiczny tak. Rekord świata nie no, w życiu non-stop pop. So wax, wszystko się zgadza, zatwierdzamy, zapraszamy. Ej dobra, wszystkich znajomych grających w GTA, może ktoś akurat gra? Niestety chyba nie. Dopasowane umiejętności, a może jeszcze członków ekipy, no zawsze warto. Aha, czy nie mogę za wszystkich? Nie wiem, że tam coś zaprasza, ale żadne zaproszenia nie zostały wysłane, czyli wszyscy dopasowani gracze jeszcze. I zaraz wejdziemy na listę i będziemy poszczególnych wybierać. Wyślij zaproszenia automatycznie i graj. Jeszcze nie. Bo najpierw wejdziemy w tą listę faktycznie i będziemy wysyłać pojedynczo zaproszenia w drodze, no właśnie. Zajęty, zaproszony, zajęty. Kurde. Ja może odpowiedzieć, że jesteś zajętym aktualnie. No dobra, ten, spoko. No ta już troszeczkę, ta mi troszeczkę szkoda. Zawsze taki kobiecy feeling w wyścigu przydałby się. Później bym mógł krzyczeć, że baba jedzie. Nie, nie, nie. Nie jest to w ogóle udowodnione żadnymi badaniami, że kobiety są gorszymi kierowcami. Po prostu czasami są mniej rozgarnięte, kiedy akurat malują się i rozmawiają przez telefon jednocześnie w trakcie jazdy. Nie no, to troszeczkę bije teraz przeze mnie delikatny szowinizm, albo seksizm nawet. Nie no, dobra. Nie będziemy w to brnąć. O, patrzcie państwo. Paru zostało. Tylko nikt nie akceptuje starówki. Krótka ósemka dookoła wieżowca Maze Bank i budynku FIB. Ej, w sumie to, skoro to jest krótki wyścig, to może mógłbym podwyższyć liczbę okrążeń. Wiem, to słowo nie jest wcale takie trudne. Skąd ta plątanina języka? Kurde, supeł się zawiązał dosłownie. Nie no, liczba okrążeń na 3. Zatwierdzamy i czekamy. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie dobra, kochani, chyba z tego nic nie wyjdzie. Już tak troszeczkę sobie czekam. No nikt nie chce się ścigać na starówce, no kurde, szkoda, dobra, wychodzimy z tego, trzeba zarobić jeszcze coś w tym odcinku, dobić do tych 200 tysięcy. Ej, dobra, zespełnujemy teraz tutaj, w tym miejscu, czy jakieś znowu oddalenie, przybliżenie, perspektywy, no właśnie, kurde, no to po co był tamten szat? Szat, jakby nie można było powiedzieć ładnie po polsku kadr. Po co to było? Nie, dobra, na Dinkę to już mam naprawdę taką, tak lachę położoną, tak mało mnie obchodzi. Że naprawdę ten loading screen mógłby sobie już odpuścić po prostu. No ale w sumie tak właściwie to co innego może się pojawić. No przecież ostatnio był ten dodatek i póki co ani widu, ani słychu, żeby miał być następny jakiś. Nie było żadnych zapowiedzi, chyba że po prostu jestem niedoinformowany. No ale staram się być na bieżąco oczywiście. W ogóle E3 dzisiaj, kurde, muszę relację obejrzeć. No szkoda, że nie mogę się wybrać tam osobiście. Ściemić, że jestem z jakiegoś portalu i bym jeszcze wlotkę dla prasy dostał. Nie, nie. Oni to weryfikują. Niestety. No albo po prostu inne rozwiązanie, zatrudnić się gdzieś. Tylko żeby to było też takie łatwe. Okej, ale widzę, że wylądujemy w garażu. No i w sumie to już niedługo, mam nadzieję, będzie jedna z dwóch moich posiadłości. No bo na szczęście Gauntlet jest, więc znowu weźmy opcję najtańszą z możliwych. Jakby co. I wyjeżdżamy szukać szczęścia i zarabiać siano. Tylko jak?
Kurde. A właśnie, stop. Najpierw trzeba zacząć od wpłaty. I od razu na bieżąco sprawdzimy stan konta. Ej, co jest? Telefon się zawiesił? Czyżby był na Androidzie? Bo Android ma tendencję czasami do delikatnych zwieszek, ale ekosystem świetny. Można sobie go tam modować, jak się chce. Jest otwarty, jest fajnie. Jest oco zamknięty iOS, gdzie nie ma żadnych wirusów, no bo wiadomo, system zamknięty, ciężko coś tam spieprzyć, ale... Ej, naprawdę niewiele. Ej, 11 tysięcy, nie no, sorry. Trzeba teraz patrzeć dokładnie. Więc dobra, stówkę to powiedzmy od przechodniów, kogoś tam zabije. Ej, będziemy mieli 190 tysięcy i potem zostaje jeszcze 15 tylko uzbierać dokładnie. I będziemy mieli przytulne mieszkanko z 10 miejscami w garażu. No chyba, że w komentarzach pod tamtym odcinkiem, kiedy zapytałem, co mam kupić, powiedzieliście gromkim głosem co innego zupełnie. No ja po prostu jeszcze nie opublikowałem tamtych materiałów, więc nie wiem, ale ej no, tam chyba patrząc na statystykę zysków i strat, czyli wartość dodana i wartość ujemna, no to tam jest chyba najlepiej. Relacja ceny do tego, co się dostaje. Ej no, falnął we mnie i jeszcze buczy. Dobra, wiesz co, mówiłem faktycznie, że od przechodniów coś zarobię, więc ty będziesz jednym z nich. Miałeś coś? 28, okej, okay, jeszcze tylko troszeczkę brakuje do tej stówki. Dobra, kierowcy mają coś zazwyczaj, ale najpierw trzeba ich wyciągnąć z samochodu. Bo wewnątrz nie zostawiają niestety małych kupeczek z banknotami, więc tak, wyszarpnąć go, on ucieka. Jeszcze postrzelić go w plecy. Miał ile? Kolejne 28, czyżby to była standardowa kwota dla przechodniów w Los Santos? Oj, ten biednie, headshotem. Dobra, ale co, przestaje zostawiać? Nie, na szczęście, ten 11, oj, kwota się zmniejsza. A poza tym nie wiem, czy zdążę to wpłacić, zanim policja mnie dopadnie, a za dwie gwiazdeczki, no kurde, może być kiepsko, dobra. Nie zabijać policjantów, bardziej naprawdę chodzi o przechodniów teraz. Dobijemy tą stówkę na nich, no czemu nie, ale dobra, to muszę najpierw delikatną ucieczkę przedsięwziąć, bo zaraz mnie kropną. A poza tym fajnie było ich zgubić teraz. Dobra, ale są kurczę upierdliwi, bardzo. Albo udać się jeszcze na misję do Lestera, ale tam 15 raczej nie zarobię. No dobra, najpierw rzeczy pierwszej potrzeby, czyli zgubić policjantów. A później będziemy się zastanawiać. No, jeszcze paru przechodniów walnę, naprawdę, bo zostało niewiele. Jedyne 14 baksów i uzbieram tą stówkę. A w sumie nawet to nie musiała być akurat stówka, ja tam widzę, że już mam. Dobra, ej, szybko. W trakcie jazdy. Pach, bank. No dawaj, dawaj, no tam przemieszczasz się do przodu i są na tyle tempi, że nawet cię teraz nie dojadą. No jeżeli się pospieszysz. Więc szybko wpłata. To 86 dolków. Bam, dobra. Brakuje 15 tysięcy. Nawet mniej. Więc zrobimy to jeszcze w tym odcinku? No, nie powiedziałbym, bo teraz mam naprawdę w planach wziąć jakąś misję. Zwłaszcza, że teraz udało mi się zgubić pościg. Bo samochodu jeszcze nie mogę, przypominam. Nie no, może nie to. Może faktycznie dołączymy do innych graczy, to zawsze lepiej. Większy fan. Tylko nie piechol z poziomu mapy. Kurde, widzicie, cały czas jest za pełne zagmatwanie w moim wykonaniu. Do losowej może? Ha, dobra, a co tam? Rzućmy się w wir wydarzeń faktycznie, jak sugerował napis. Tylko pytanie, czy ten wir zaprowadzi mnie na manowce, czy może na czyste, nieskazitelne wody Bałtyku? Nie no, dobra, to się akurat nie zgadza. Czyste i Bałtyk, to jest praktycznie oksymoron. Coś, czego się nie łączy, coś jak oczy szeroko zamknięte albo niemy krzyk. Coś w tym stylu. Biały kruk, o nie no, w sumie biały kruk to nie jest oksymoron. Po prostu może być pod wpływem, genetycznie albinosem po prostu. O kurde, rzecz bliźniego twego znowu, nie. Mogę wyjść? Nie, chciałbym wyjść. Wciskam bardzo wciskam czerwony. Coś innego, no ja rozumiem, że losowa, ale kurde, nie chcę znowu tego później ciągnąć w pojedynkę. Znaczy nie tyle, że boję się wyzwania, nie, spokojnie, ja tam podołam. Ale no znaczy nie, dobra, nie wiadomo czy podołam, ale przyjąłbym takie wyzwanie samodzielnie, ale no kurczę, no nie służy to odcinkom. Dwa razy to samo. Dobra, no to pozostaje coś innego, więc wejdźmy jeszcze raz. W menu. Akcje i może teraz ograniczmy się do
Deathmatch, zdobywanie, wyścigi. No, ej, tak jak mówię, lubiliście wyścigi. Dołączmy do jakiegoś. Może się uda akurat wbić do lobby tuż przed samym rozpoczęciem. Chyba, że będę sam, nie znajdę amatorów wyścigów. No wtedy będzie mi trochę smutno, ale też poczekamy chwilę. Jakby co, oczywiście. Trzeba być optymistą. Chociaż jeden gracz niech będzie. Wyścigi w duecie też bywają fajne, chyba że mnie odsadzi na samym początku o kilometr. No wtedy znowu będzie smutno. Gdyż będzie dużo krzyków, ale jest, są ludzie. Signora Freeway. Uważaj na swoje oblepione, stopionym asfaltem opony, gdy będziesz przemierzać pustynię w tym wyścigu przez Signora Freeway. Musisz lawirować między jeżdżącymi po niej wozami, przeciąć Sandy Shores i dojechać do kamieniołomu Davida Quartza. Quartza. Wyścig na ziemię z punktu do punktu. Okej. Klasa terenowe, pora dnia aktualna, pogoda obecna, ruch uliczny włączony, no kurde. Jak ma być lawirowanie, to ruch uliczny musi być wręcz. To jest, kurczę, obligatoryjne, obowiązkowe. Co tam, poziomy pościgu wyłączone, to akurat dobrze. Nie chciałbym tam jeszcze policji dodatkowo. Nie trzeba mi tego czegoś. To, kurczę, radio mogłem zmienić od razu, ale dobra, terenowe to znaczy co? Kłady, łaziki, te sprawy, czy samochody terenowe, czyli SUVy? Nie, dobra, Sanchez, bo no kurde. No albo coś w ten deseń. Nie, no dobra, ale Sanchez powinien być szybki, ale też to jest całkiem niezłe. Kurde! No nie, no Paradise na pewno nie. Kid, weźmy Sancheza, naszego Sancheza. O kurde, nie, to na pewno nie. No dalej, muszę się zdecydować. Dobra, nie ma mojego. Patriota. A dobra, Kit to jest amerykański patriota. Dobra, trudno. Dobra, mam nadzieję, że to był dobry wybór. Tak, Salut, wszystko się zgadza. Bam, jestem gotowy. Statystyka nie przemawia w ogóle na moją korzyść, ale damy sobie radę, chyba. Nie no, najwyżej później zarobimy tą brakującą kwotę w następnym odcinku. Przecież jestem zobligowany nawet do zrobienia tego, później będę uploadował ten materiał. Półtorej dnia, przypominam, potrzebuję łącza do pracy. Tylko na 8 godzin, co prawda, no ale... Dobra, 3, 2, 1. Czy jeszcze czekamy na coś? Go! No, dobra, nieźle, ale wszyscy wybrali innego typu maszyny. Ale dobra, Sanchez się spisuje całkiem nieźle, jestem pierwszy. Ale dobra, starczy tego, że ktoś mnie potrąci teraz i nara. A dobra, tutaj też widzę. Dobra, są motocykliści. Kurde! Jak ja tego nie lubię. Jak na samym początku ktoś we mnie trzaśnie i teraz muszę gonić stawkę. Jestem piąty. Ale dobra, czy ja tam widziałem kościa z wódką? Bez wódka. Ej, może też Polak. W sumie, jeżeli jego nick ma jakieś powiązanie z miejscem zamieszkania, to powinien być Polakiem. Kurde, co ja robię? Nie. Paszcza powinna jak najmniej chodzić w momencie, kiedy ja ścigam się. Nie zarobię teraz raczej na pewno 15 tysięcy, bo tyle podejrzewam jest co najwyżej za miejsce numer 1. Ja będę może na podium. Jeżeli uda mi się tutaj bezbłędnie teraz przejechać, ale naprawdę bezbłędnie. I to na cały czas mieć wciśnięty gaz jeszcze przy okazji. Ej, dobra, to jest gracz? Tym wielkim czymś? Dobra, no to trzymajmy się za nim. Trochę, no fuck. No bo mogłem faktycznie trzymać się za nim, a nie próbować wymijać go, kurczę, wyprzedzać na skrzyżowaniu, nawet podwójnym. No i pięknie. Dobra. To co, i tak muszę teraz zachować koncentrację. Skupić się na pościgu za końcówką peletonu. Ej, nie, ale to jest on. Kurde, on wybitnie wybrał złą maszynę. Będzie chciał mi zajechać drogę. Haha, nie ze mną te numery. Troszeczkę musiałem zwolnić. Ale dobra, moment, bo on teraz będzie właśnie. On się będzie z kolei teraz trzymał za mną. Dobra, może ten zakręt. No kurde, powiem wam, że na grubym fuksie. Ej, ale jestem trzeci. Dobra, tutaj ten szlaczek, slalomik. Żeby troszeczkę zagmatwania wprowadzić w jego tunelu. Dobra, spokojnie, niech sobie jedzie, teraz ja wjadę za niego. Bo on jedzie dosyć równo. Jeżeli w ogóle za motocyklami są tunele. Dobra, z tej strony słupa, ale bez kraksy.
Nie, dobra, 5 sekund w cieniu aerodynamicznym, czyli faktycznie taki cień musi być, taki tunel. Więc fajnie się było trzymać za nim. Faktycznie jest ten pasek nawet, okej, dobra, nara, ha, 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 i to on we mnie wpadł. I on pożałował, bo chyba go obróciło. Ej, dobra, może mi się uda faktycznie coś dowieść, ej, jednak coś zarobię, ej, tu już jest końcówka. Dobra, gdzie teraz? Tutaj, dobra. Fuck! Kurde! Który jestem? Który jestem drugi? Dobra, może się uda zarobić. No nie podejrzewam, że 15 kafli, ale może jakieś 8? 8? Coś to coś? No końcówka była godna tego, żeby mi wypłacić troszeczkę bardziej po każdą sumę niż jakieś tysiączek albo dwa. Miejsce na podium rzadko się zdarza. O, 300. Jak dostać w mordę za taką końcówkę. No i jeszcze spust na twarz. Nie, dzięki, dzięki. Nie, nie można gorzej skończyć. No, wdeptany w ziemię, zmieszany z błotem. A tam dam słabą cholera. Dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę. To trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online. I wtedy już obiecuję, no to musi się stać, no kupimy tą upragnioną posiadłość. Dobra, pozdro, cześć, hej.